Witam w 17 odcinku Spyro the Dragon. Dzisiaj idziemy do rzeźbozdroju, no chyba tak się to czyta. Może tutaj nauczymy się wspinać w końcu. Ponieważ... no chciałbym przynajmniej... Chciałbym przynajmniej w jednym poziomie już zrobić 100%. Dobra, mamy tutaj jakieś pomocniku, no. Zobaczmy. Mają do powiedzenia. Spyro! Stworzone przez nas posągi ożyły! Wypędziły nas ze świątyń i zabrały nam jedzenie! Okej. Okay. Bardzo są odporni na tym strefie. O kurde, pod wodą, o nie! Nie mam umiejętności pływania pod wodą i przez to nie mogę zebrać sobie tych kryształów. Pływanie pod wodą może być jeszcze bardziej upośledzone niż latanie. Zgaduję. Coś masz mi do powiedzenia może? Oprócz wbicia się w głowę? No dobra, no. Zobacz, kto by się spodziewał. Ten otworzył klucz. Tak, tak jest. Okej. Mam te orby śmieszne. A ty też coś powiesz? Metalowe osłony chronią rywali przed płomieniami. Wciśnij. Dobra, umiem szarżować, spokojnie. Zauważyłem, jak się ich bije. No spokojnie. Ojojoj. O, życie dostałem. Okej, taki... pyk. Okej, ten mi rozwalił kolejną kłódkę. Tam są jeszcze jakieś kryształy. Normalnie teraz się opłaca je zbierać aż tak bardzo, ale są tak bardziej rozmieszczone. Bardziej rozdzielnie. Nie są obok siebie na przykład 50 albo coś takiego. Co to jest za ten? Mają też inną wartość te kryształy, bo normalnie kryształy fioletowe w tamtej części miały 25, a tutaj mają 5 chyba tylko, tak? Te dalej mają 1. Aby było ci łatwiej, skieruj kamerę w lewo lub w prawo. Kurde, korzystanie z myszki, ale ciężka sprawa. Ile mają? No 5, dokładnie. 5 to... niebieski miały? Nie pamiętam. Okej, to jest jakaś zagadka wybitna. Która nie jest zagadką. Widocznie, bo nie mogę potem skakać i nie wiem, co mam w tym zrobić. No, ale zaraz się dowiem. Dobra. Twardziel z ciebie, Spyro. Gdybyś kiedyś szukał stałego zajęcia, chętnie cię przyjmę. Tymczasem weź ten talizman. Dobra, mam kolejny talizman. No i kolejny portal do domu, okej. Ale jak tutaj dążę... prawda, do... że tak powiem... wzbogacenia się.
O cholera. Już widzę, że trzeba będzie korzystać z takiego wzniesienia się. O ile tu jest tych przeciwników. No, przed tu będę musiał korzystać z tego wzniesienia. Tutaj po tych ścianach jakby. Tutaj są pustki, ale tam już nie. Kurde, ile tutaj jest. O, rakieta. Co zrobi? A, wchodzę tam. Dobra, bo jest. Jest achievement, żeby dostać się na tą wieżę, na posąg na tej mapie, więc wskazuję, że chodzi o ten posąg. No nie, tak też nie doskoczę. O, nera, jasne. Będzie najbliżej, tak? Gdzie będzie najbliżej? Tu będzie najbliżej. No, nawet nie mogę tego zrobić, bo... Gra jakby... No dobra, no, widocznie muszę tam stamtąd jakoś tam wyskoczyć. Gra mi tak nakazuje. A przynajmniej jak wpadam do wody, to mi nie umieram, więc jest dobrze. Dobra, idziemy dalej. Kurde, że tutaj trzeba to wszystko, że tak powiem, biegnąć. O, mamma mia. Dobra, tutaj jest jeszcze jakieś wejście na górę w ogóle, tutaj nie wiem. Tutaj też są bogactwa. Okej, czy tu jest wodospad? A co tutaj? Oprócz tego nie ma nic więcej. Ej, tutaj. Tutaj, na mur. Tutaj jest jakieś rzeczy są. Kurde. Dobra, idę tu. O co chodzi? Nie rozumiem. Aha, dobra, już rozumiem. Musiał je podpalić wszystkie w odpowiednim czasie. Żeby on się przestał cieszyć, że mógł z nim zrobić. O, lera. Ale to speeda daje. Aha, ja nie muszę mnie ten, dobra. Dobra, myślałem, że kurde, to banalne. Tylko popatrz, pod wpływem tańca dziewczyn posąg zjarał się niczym świeca. Teraz taneczna kariera moich marzeń stoi przede mną otworem. Weź tę kulę, pomoże ci się przemieszczać. Jak ona mi ma pomóc się przemieszczać? Ja nawet nią nie płacę. Ona nawet nie jest walutą. Jasne. Dobra. Tutaj już chyba nic nie ma.
Okej, okay, czyli można, że tak powiem, wracać. No tylko te pod wodą pewnie mi brakuje, co tutaj są. Bo widzę, że tam są jakieś dziesiątka, tam widzę dziesiątkę, i pewnie jakieś tutaj są w wodach pod wodem. To jest w ogóle... A, bo to jest tam na górze. Okej, okej. No to zaraz się tam dostanę. Powtarzanie tego jakby w kółko. No sekra, to się jakby zajmuje trochę czasu, żeby przejść z jednego końca mapy do drugiego. Dobra, i tutaj jest ten. Ale co, żeby tak, żeby mu zaliczyć, to ja muszę wyjść stąd? Czy o co chodzi? Zgaduję, że tu coś trzeba zrobić, bo to wygląda jakby coś tu było do zrobienia, ale co? Sam domyślać, czy o co chodzi, bo nie rozumiem za bardzo. Aj! Blisko było. Jakbym nie skoczył tak źle, bo minimalnie lepiej, to bym tam skoczył. Cholera, coś tu? A, bo tutaj są te platformy do skakania. Ale to jest okrutne, że ja muszę tak wracać się i wracać. Straszne to jest. To jest jeden z takich denerwujących aspektów tej gry. Takich bardzo denerwujących. O, no nie, no nie da się, nie da się. Ja się poddaję. Może spróbuję jeszcze raz, jak przyjdę tutaj tą wodę, że tak powiem, wyczyścić z kryształów, ale no... W sumie zrobię to teraz tak naprawdę. Wrócę się do tamtego świata, kupię tą naukę pływania i pójdę do pierwszego świata, wyczyścić tam. Nie, bo tam trzeba było mieć drabinkę, to nie, tam tego nie wyczyszczę, no ale w tym świecie, dobra. Dobrze, czyli mam tutaj to, co chciałem.
czas zapłacić tutaj. Witaj, Spark! Świetnie! Zaczynamy! O cholera, tu jest cały podwodny ten. Normalnie, o, przycisk. No najpierw trzeba się rozwalać. I tu jest wyjście. Świetnie ci idzie, Spyro. Zbieraj talizmany, by pomóc nam pokonać Ripta, nim uda mu się przejąć kontrolę nad Avalarem. Nie zapomnij też o zbieraniu kul. Profesor uważa, że dzięki nim wrócisz do smoczegoś. No jak mnie dzięki nim tu przyniósł, to może mnie tam odeślę. Tam nie było. O, tutaj. Na szczycie tej ściany coś się błyszczy. Możesz to zdjąć, ale najpierw musisz nauczyć się wspinać. No co ty nie powiesz naprawdę? Kurde, kto by się spodziewał? Czyli pewnie tutaj w tym świecie tylko tej drabiny pewnie się nauczę. Okej, czy tu są kolejne te... No, witam. No, no, dobrze cię widzieć, Spyro. Wcześniej wiedziałem, jak obniżyć tę ścianę za mną, ale teraz jakoś zapomniałem. Jakaś pokaźniejsza suma pewnie przywróciłaby mi pa. Okej. Czy zbiorę tutaj 400? Wątpię. Chociaż... jest, więc jestem w stanie tyle wydać. Ej, Spyro, no okej, świat. Kolejny sobie wyprowadzony. No dobra. Tutaj jest jakaś kolejna... A nie, tutaj. Nie bały mi się ścieżki. Tutaj. Coś jeszcze ma do powiedzenia. Cześć, Spyro! Te wrota otworzą się tylko, jeśli posiadasz wszystkie 6 talizmanów z letniego lasu. Po otwarciu wrót, Ripto i Gniot będą czekali na ciebie w lokalu. Aha, 6. No ale ja mam podobno 14 tutaj jest, więc nie muszę wszystkich zbierać. Ale nie, no ja i tak zbiorę wszystkie, no bo chcę 100% zrobić. No dobra, jak się tam teraz na górę dostać? Tylko nie mówcie, że nie mogę. Bo się załamie. No to co ja mam to otwierać i zamykać? Jaki jest tego? No okej, no. O! Kamera jest aktualnie w trybie pasywnym. Ten tryb wymaga ręcznego sterowania kamerą. Jeśli chcesz, zmienię tryb pracy kamery na aktywny. W trybie aktywnym kamera sama dopasowuje... Nie! Nie, 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 nie. No, no. Słoneczne paski, no dobra, no to są kolejne światy. Jakby... tylko że ja bym chciał w sumie wrócić tam, gdzie byłem. Jest taka możliwość. Mam nadzieję, że tak. Tak. Pewnie, że jest. Dobra. Okej. Chciałem, że tu będą jakieś poukrywane rzeczy. Jak nieskończoną, no nieskończony tlen. Przynajmniej tyle. Buteleczka, jakaś myk.
Dobra. Co to jest zebrałem, co miałem zebrać? Niewiele mi brakuje do maksa. Tutaj są jeszcze rzeczy do zebrania, więc się wrócę, zbiorę i... To będzie na dziś. Dobrze, no to już widziałem, to widziałem. Aha, one wszyscy się odrodzili, no dobra. Ja to przyznam, zaliczę. Poprzednio zebrane na szczęście. Jeszcze tak z 50 muszę nabrać. O właśnie. Aż taką dużą wodą musi być coś. Niebieskie też dają 5. Nie, to są fioletowe czy niebieskie? Kurde, bo jest mi to nic tam wyrobi na dole. No nie masz. No to nic tam, czy nie przejdę tą grę. O, tutaj mamy. Zamknęli mnie tu razem z narzędziami. Kamienne głowy nie wpuszczą robotników, dopóki nie wykonamy trzech zadań. Pierwsze zadanie. Spraw, by bloki zmieniły kolor na żółty. Wróć, gdybyś potrzebował. O, cholera. Czy to... O, tak. To jest jeden z tych typów zagadek. Dobra. Nie zawsze byłem to słaby. Okej. No prawie. Oj, karamba! Dobra, mam jeden róg. Ale co z tego? Ja... Cie... No, no i dalej zostaje to samo. No jest jedno światełko. Jak je wyeliminować? Jest! Odpowiedź! W końcu. Wow, Spyro! Udało ci się! To znaczy, wiedziałem, że dasz radę. Z kolejnym zadaniem czekam na ciebie. Nera, jasne. Otwórz. Chcę moje bogactwo. Wow, Spyro! Ale to... Oj... Ja muszę stąd wypłynąć teraz i lecieć tam. Nie otworzysz mi żadnego sekretnego przejścia, oczywiście. Pójdź w dupę. Wiedziałem, że to tak się skończy. Nie, musiało się to tak skończyć.
Myk. Mam nadzieję, że nic tam nie ominąłem. No, otwieraj. Dobra. Trzy jeziorki. Tutaj jest jakiś kryształ. Jest, mam full kryształów. Pierwszy poziom, w którym mam pełni kryształów. Jeszcze tylko zrobię to zadanie do końca i będę miał kurwa 100%. Ja jebę. W końcu, wow. Niesamowite to będzie. Rusz dupę i naprawiaj mi ten tą kłódkę. Raus, schnella, schnella. No po prostu... Och, pięknie. No, szybciej, 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 szybciej. Drewnianym młotkiem rozwala metalową kurde... A, metalową kłódkę, nie? Kurde, nie wcelowałem se. Cyk, dobra. No i to jest pewnie kolejna zagadka. Przy jeziorze. Jest jezioro. Fardziels! Dobra, stary. Wiem, kozak, fajnie, dobra. Talizman już został zebrany. No właśnie o to chodzi, że został zebrany. Chłop tylko daje drugi raz. Czy to jest to jezioro? Nie, na pewno nie. Of course not. Jezioro pewnie było wcześniej i go nie zauważyłem. Bo gdzie można dalej tak naprawdę jezioro? Jezioro, jezioro. Lera jasna. To w sumie pierwsza mapa to jest jezioro. Pierwsza to część mapy to jest jezioro. Tu jest rzeka. A, tu jest bohater, no dobra. Posąg jest głodny i nie nasyci się, póki nie pożre 10 ryb. Ma wrażliwy żołądek, więc uważaj, czym go karmi. Jak? A, wybitnie. Jak czerwoną rybę mu dam, to wszystkie wypluwa. Muszę tylko żółte i niebieskie. Niesamowite. No, dosyć trochę poczekam. No. Jeszcze. Dawaj ryby. No, jest. Dobrze, Spyro. Zostało jeszcze jedno zadanie. A wykonasz je przy kolorowych kamieniach. Tam się... Dobra, wiem, gdzie są te kolorowe kamienie. To jest to, co się zastanawiałem. Co to jest? Trzy zadania, kurde, no... Skomplikowane te zadania. Nie powiem. Szybciej, jest. Aby wykonać zadanie, musisz wskoczyć na bloki we właściwej kolejności. Wiem, od którego zacząć, ale resztę musisz wykombinować. Aha, no okej. Okay. Okej, okay, czyli kolejna gwiazdka. Wiem, to. Yeah. No to jest... Jeszcze raz, no wiem, wiem. Ale po czym ja mam to wykombinować? Tu jest jakaś podpowiedź? Wieś? Jakieś coś? To nie jest... wina. Pewnie chodzi o wielokąty, że coraz mniej, czyli teraz powinna być gwiazdka. Teraz księżyc trzykoło, bo obydwa są trójkątami, no nie. O, cholera.
ten sam znak. No, dobra. Kurde. Świetnie, Spyro. Jak na smoka jesteś bardzo sprytny. Jedyne, co mogę ci dać, to błyskotka, którą znalazłem w skrzynce. Spoko. Będę miał 100% podziału. Pasuje. Mi pasuje, nie? Dostanę napis 100%? Proszę, dajcie mi tą satysfakcję. Jest! Tak jest. Dobra, ostatnia próba wbicia się na ten posąg. Może teraz on niżej stoi, jak go nakarmiłem czy coś. I kończymy. Normalnie pierwszy poziom na 100%. Jestem z siebie dumny. W jedynce to było rachu ciachu. Wchodzi na poziom pierwszy raz i 100% robi, myk, myk, myk. Oczywiście były poziomy, które sprawiały trudność, bo, ale to były bardziej trudność w stylu nie mogę, nie wiem gdzie jest ten kryształ. A tutaj są trudności w stylu nie masz odblokowanej umiejętności, żeby coś zrobić, nie? Więc to jest problem. Nie wiem, czy mi się podoba taki styl rozgrywki, bo miałem to w jedynce, no bo to by było maksowe od razu, ale... Zrobię coś. Cholera jasna, dobra, olać to. Dobrze, na dzisiaj to koniec. Widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie.